chwili mamy na świecie najszybsze tempo wymierania gatunków w historii. Szacuje się, że co 20 minut na świecie wymiera jeden gatunek, a aż 30% stworzeń, w tym morskich, jest zagrożonych wyginięciem. Dlatego też Fundacja WWF Polska zdecydowała się przeprowadzić kampanię na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mórz i oceanów, tak aby promować wśród konsumentów i każdego człowieka, jak może wpłynąć pozytywnie na bioróżnorodność mórz i oceanów. Promujemy poradnik rybny Jaka ryba na obiad, który wygląda tak. Na naszym stoisku można spróbować przepisów na ryby z zielonego światła, czyli na te ryby, które nie są zagrożone wyginięciem, a ich połowy nie zagrażają środowisku. I promujemy to, żeby te ryby jeść. Zależy nam na tym, żeby zbudować świadomość konsumentów na temat tego, że ich wybory w sklepach mają znaczenie dla bioróżnorodności mórz i oceanów. To, jakie ryby kupujemy, może wpłynąć na to, że dany gatunek wyginie, bądź damy mu szansę na odrodzenie się danej populacji. Naszym zadaniem jest pokazać Państwu, na ile sposobów można serwować te ryby, które są w Bałtyku. I te ryby, których jest najwięcej, czyli śledzia i szprotkę. Poznacie nie tylko polskie smaki, nie tylko śledzia w oleju, ale również tego śledzia smażonego z patelni, podanego z salsą pomidorową, szprotkę w paście zwanej amanturka oraz śledzia nieco inaczej, po azjatycku, podanej z sosem curry. Warsztaty prowadzone na rzecz kampanii ochrony niektórych gatunków ryb były bardzo ciekawe. Przede wszystkim dowiedziałam się, które ryby teraz można jeść spokojnie, nie martwiąc się o ich wyginięcie. I są to gatunki, które ja osobiście bardzo lubię, bo lubię zarówno śledzie, jak i dorsze czy makrele. Przyszłam ze szkoły na warsztaty kulinarne z WWF-u. Uważam, że jest to super akcja, bo nie spodziewałam się, że ryby, które są ogólnie dostępne, mogą być na wyginięciu. Strasznie się tym przejęłam i ogólnie prezentacja była bardzo interesująca i na pewno zmieniła mój pogląd na temat potraw z ryb. Tak samo wcześniej nie jadłam aż tak wielu potraw, na przykład kaszanka z ryby to było dla mnie wielkie zaskoczenie i na pewno będę to wdrażać w swoją kuchnię. Było wiele potraw, których nie byłam w stanie gdziekolwiek spróbować, dlatego bardzo się cieszę, że powstały takie warsztaty, że mogłam w nich uczestniczyć i mam nadzieję, że jeszcze będzie wiele takich akcji. W ramach kampanii prowadzimy wiele działań. Jednym z efektów naszej kampanii jest m.in. książka Ryby Wybrane, którą wydaliśmy we współpracy ze Szkołą na Widelcu, Fundacją Grzegorza Łapanowskiego. W książce są właśnie jego przepisy i są to przepisy tylko i wyłącznie na ryby z zielonego światła. Ona pokazuje, jak właśnie te ryby z zielonego światła można przyrządzić w ciekawy sposób, inny niż to, co spotykamy na co dzień i właśnie jak zastąpić te ryby z czerwonego światła, które jemy najczęściej, tymi z zielonego. Te ryby z czerwonego światła, które u nas są bardzo popularne i najwięcej osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie powinni jeść tych ryb. Jest to na przykład dorada, sola, węgorz, morszczuk. Są to ryby bardzo popularne w Polsce, a niestety w tej chwili bardzo także krytycznie zagrożone. Cieszę się, że mogłam brać udział w warsztatach kulinarnych. Jest to niesamowita możliwość wymiany doświadczenia, poznania nowych technik kulinarnych, a tak naprawdę w świecie dzisiejszym, gdzie tych ryb jednak spożywa się coraz więcej, tych niekoniecznie dobrych, tych, których niekoniecznie powinniśmy brać pod uwagę, tutaj mamy możliwość dowiedzenia się, jakie gatunki ryb powinniśmy spożywać, na co powinniśmy zwracać uwagę.
uczestniczyć w warsztatach kulinarnych z wykorzystaniem ryb objętych zielonym światłem, oszczędzając przy tym gatunki zagrożone. Myślę, że będziemy popularyzować nowe techniki kulinarne i na pewno będziemy propagować to, czego nauczyliśmy się na dzisiejszych warsztatach. Kampania na rzecz ochrony bioróżnorodności mórz i oceanów dobiega końca. Czy zatem już możemy powiedzieć, że odnieśliśmy jakiś sukces? Myślę, że tak. Pomału widzimy i otrzymujemy głosy od naszych dostawców ryb, że ludzie zaczęli pytać o trochę inne gatunki ryb. To świetnie. Oszczędźmy te, które są na czerwonym świetle, wybierając te ze światła zielonego. Mamy z czego wybierać. Nie musimy się kierować tylko starymi przyzwyczajeniami i tradycjami, mimo że na tych warsztatach niejednokrotnie do tych tradycji nawiązywaliśmy. Ale staraliśmy się pokazywać, w jaki sposób można na nowo odczarować chociażby śledzia, który nie jest w słoiku i nie jest tylko i wyłącznie w oliwie czy śmietanie, czy makrele, która doskonała jest pieczona w papilotach, a nie wędzona. Kończymy już nasze warsztaty kulinarne. Przez ostatni rok odwiedziliśmy 16 miast wojewódzkich, gdzie spotykaliśmy się z szefami kuchni, blogerami kulinarnymi, uczniami i nauczycielami ze szkół gastronomicznych. Na dzień dzisiejszy mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że nasza idea stojąca za tymi warsztatami poszła w świat i jej efekty są już zauważalne. Dla mnie odkryciem było na przykład podanie karpia z dodatkiem ryżu curry i jeszcze białej czekolady. Chłodnik z dodatkiem wędzonego dorsza też był rewelacyjny. Na pewno będziemy propagować to, czego nauczyliśmy się na dzisiejszych warsztatach. Potrawy były bardzo smaczne, pomysłowe, oryginalne i uczniowie myślę, że wykorzystają to w swojej przyszłej pracy. I w tym momencie nasza rola trochę się kończy. Resztę zostawiamy Wam wszystkim, nie tylko uczestnikom warsztatów, chociaż to oni mają nieść to światełko, tą ideę dalej. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy wiele osób do świadomych zakupów, do świadomych wyborów i jeszcze bardziej świadomego gotowania. Życzę smacznego. Ważne jest to, abyśmy pamiętali o tym, że jeśli nie zmienimy naszych przyzwyczajeń, według naukowców za 40 lat w morzach i oceanach ryb może zabraknąć w ogóle. Tak więc jeśli chcemy, żeby nasze dzieci wiedziały, jak ryby wyglądają i smakują, musimy zacząć coś zmieniać w naszych codziennych wyborach i wybierać tylko te ryby, które nie są zagrożone.